O prędkości światła przy jej realizacji nie ma wprawdzie co marzyć, ale i tak ta ważna dla Legionowian inwestycja postępuje bardzo szybko. W poniedziałek w sali konferencyjnej ratusza nastąpiło podpisanie umowy z firmą, która kompleksowo zmodernizuje miejski system oświetlenia ulicznego. Zajmie się nią wyłoniona w drugim przetargu, ceniona na rynku, radomska spółka Eltast. Cała operacja ma kosztować blisko 10 milionów złotych. Znaleźć pieniądze to jest jedna rzecz. Trudniej jeszcze jest znaleźć dofinansowanie i tu udało się znaleźć na razie 4 miliony ze środków budżetu województwa mazowieckiego. Będziemy to też składali, jak się pojawią środki z Unii Europejskiej, żeby to refinansować. To także być może w ogóle ta inwestycja budżetu miasta nie będzie kosztowała. No ale znaleźć też wykonawcę, który daje gwarancję i pewność dobrego wykonania i później jeszcze utrzymania tych gwarancji, które tutaj są wieloletnie, to druga rzecz. Często trafiają się i protesty przy przetargach, często trafiają się nierzetelni wykonawcy. Tutaj udało się znaleźć i wybrać najtańszego, ale bardzo sprawdzonego wykonawcę. Dość wspomnieć, że zainstalował on dotąd w całym kraju ponad 300 tysięcy opraw LED-owych. Ich przewaga nad powszechnie stosowanymi lampami sodowymi jest kolosalna, zarówno jeśli chodzi o jakość światła, jak też to, ile ono będzie później kosztować. Można powiedzieć, że oszczędność w tych dwóch aspektach będzie uzyskana. Po pierwsze zdecydowana redukcja mocy zainstalowanej, czyli oprawę o dużej mocy istniejącą zamieniamy na oprawę zdecydowanie mniejszej mocy, która daje więcej światła, mówiąc tak prosto. No i dodatkowo wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania, który pozwoli po prostu dokonywać dalszej redukcji śródnocnej wtedy, kiedy natężenie ruchu jest mniejsze, kiedy mieszkańców na ulicach nie ma albo jest znikoma ilość. Nowe lampy wraz z całym systemem sterowania miejskim oświetleniem powinny zmniejszyć zużycie energii od 60 do nawet 70%. Im szybciej więc rosną jej koszty, tym szybciej inwestycja się spłaci. Zwłaszcza, że eksploatacja nowych energooszczędnych lamp, jak zapewnia wykonawca, powinna przebiegać bezproblemowo. Ta awaryjność opraw LED-owych jest zdecydowanie mniejsza niż tradycyjnych opraw. Jest to na poziomie 0,8% w skali roku. Czyli przykładowo, jeżeli mamy 1000 opraw zainstalowanych, to 8 z nich ma prawo się w ciągu roku uszkodzić. Prawo, lecz oczywiście nie obowiązek. Wypisz, wymaluj, jak w przypadku wojewódzkiego samorządu, który z 4 milionami złotych podłączył się do legionowskiej inwestycji. Też robić tego nie musiał, ale potwierdził, że zawsze chętnie wykłada pieniądze na ekologiczne cele. Stąd m.in. poniedziałkowa obecność Anny Brzezińskiej, legionowskiej radnej mazowieckiego sejmiku, która od początku pilotowała sprawę. Dzięki tej inwestycji miasto Legionowo rozbłyśnie, panie prezydencie, ekologicznym i ekonomicznym światłem i też bardzo cieszymy się, że jako samorząd województwa mazowieckiego mogliśmy wesprzeć miasto Legionowo w tej inwestycji. Ekologia, ekonomia to bardzo ważne. Koszty rachunków, dzisiaj samorządy płacą olbrzymie koszty, dlatego niezmiernie ważna inwestycja, ale też poprawiająca bezpieczeństwo mieszkańców w Legionowie. Zapewni je ponad 3,5 tysiąca opraw LED-owych, które pojawią się na miejskich latarniach ulicznych. I mieszkańcy, i legionowski budżet korzyści odczują właściwie natychmiast. Każdy dzień to będą oszczędności. One po Polskim Ładzie, który zabrał miastu Legionowo 30 milionów złotych, po wzrostach cen nie tylko energii elektrycznej, ale i energii cieplnej, innych towarów i usług, na czym pracuje urząd? Na papierze. Papier zdrożał o 100% i wiele innych rzeczy, a dochody siadają. Także trzeba szukać szybko oszczędności, reagować na to, co się dzieje na rynku. W kwestii modernizacji oświetlenia reakcja ratusza wydaje się wzorowa i tak ma też w Legionowie przebiec sam proces jego wymiany. W tej chwili rozpoczniemy proces projektowania, wykonamy projekt, ten projekt będzie uzgodniony w energetyce, uzgodniony z miastem i w momencie, kiedy będzie dokumentacja projektowa uzgodniona, przystępujemy do modernizacji. Oczywiście są sporządzane harmonogramy robót, które są uzgadniane z energetyką. To wszystko się w takim ostrym reżimie proceduralnym odbywa. Natomiast niedogodnienia dla mieszkańców na etapie wymiany opraw można powiedzieć żadne, dlatego że wszystkie prace wykonujemy w technologii pod napięciem, czyli nie będziemy wyłączać stacji transformatorowych. Będzie to konieczne dopiero przy wymianie blisko setki szaf sterujących. Przerwy w dostawach prądu nie powinny być jednak dłuższe niż 2 do 3 godzin.